Dobra, wszyscy gotowi? Chyba tak, możemy. Brawo! Brawo! Brawo, że ci Patrycja za odpowiedzenie naszej uwagi w stronę Augustyny. Pani jest bardzo sprytna. Pani tu już kiedyś była. Nie, nigdy. Kłamstwo. A przypadkiem nie grywa pani z Marią, tak? Dzięki Karlu! Dzięki Luizo! Gdzie kiedy? U mnie. Wieczorami w mieście. A chcę powiedzieć, że Maria biegała 15 km w nocy przez las, żeby zagrać z Pajówka. Przecież ona w dalszym ciągu kłamie. Pani przychodziła tutaj. Oczywiście, dlatego nasze psy przyzwyczaiły się do ciebie. Proszę się przyznać. Przyznaj się. Przyznaj się. Dobrze grałyśmy u mnie w domku. Wiedzieliś, tutaj grałyście. Dobrze byłam tu raz. Miałam coś ważnego do powiedzenia. A, pewnie chciała pani od niego wyłudzić pieniądze. Nigdy nie żądam pieniędzy od Marcela. Ale on je jednak pani dawał, prawda? Tak, bo wiedział, że mam kłopoty finansowe i postanowił mi pomóc, ale z własnej woli. Ażeż kurwa! Ma. No, 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 nie to chciała. Co, ta dziwka wyłudzała pieniądze od mojego męża i ja mam milczeć? Przecież to były też moje pieniądze. I one mi się po prostu należały. Teraz się na pewno pani należą. Oczywiście. A? Ta miłość do pieniędzy zgubi cię kiedyś mojego warszawie. Zgubi cię, kochana. Zdzira. Oto prawdziwa rodzina mieszczańska! Która głosuje, chodzi do kościoła, popada biedny. Jednocześnie po cichutku szyka, to nie się wzajemnie. Zawsze czyni podstępnie. Każda na nas będzie swoje własne interesy. Poprosimy na środek, odwrót na środek.